nami Kinga Bezdra po przegranym meczu o brązowy medal z Danią. Czego tak na gorąco zabrakło naszym dziewczynom, bo było tak blisko, prowadziliśmy przez długie okresy tego spotkania? Nie wiem, czego zabrakło, szczerze mówiąc, tak na gorąco ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć. Może zabrakło nam troszeczkę determinacji, ponieważ w pierwszej połowie grałyśmy konsekwentnie, grałyśmy z zębem, pokazałyśmy charakter, natomiast w drugiej połowie coś nam nie zaczęło funkcjonować, tak jak byśmy tego chciały. Bójca była też ta Kristina Kristiansen, 163 cm wzrostu, ale robiła z naszą obraną co chciała. No tak, dzisiaj był jej dzień, a my po prostu straciliśmy trochę głowy i nie mogłyśmy jej powstrzymać. Ale chyba z podniesioną głową mimo wszystko wracacie do Polski jutro. Myślę, że fani przywitają was bardzo ciepło, bo zrobiłyście wielki wynik tutaj w Serbii. Może jest to wielki wynik, ale my chciałyśmy go zakończyć dzisiaj na pewno z innym rezultatem. Może i naprawdę zostawiłyśmy wiele serca, wiele potu, teraz i łzy. Jest nam przykro, bo nie chciałyśmy tego powiedzieć tak, że czwarte miejsce to jest dla nas sukces, bo sukcesem na pewno by było wywiezienie stąd brązowego medalu. Jeszcze dużo imprez przed nami, miejmy nadzieję, że to doświadczenie zaprocentuje. Mamy nadzieję, że to jest dla nas trochę cierpiące, ale będzie dobre doświadczenie. I my taką samą mamy nadzieję. Kinga Bezdra dla Headball.pl. Dziękuję.